Siemaneczko, jestem Pepeltem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj widzicie kosiemy kukurydzę na kiszonkę, proszę Państwa. Pierwsza akcja taka na moim kanale, na moim gospodarstwie. No powiem szczerze, kukurydza dość ładnie sypie w sezonie. W pierwszym sezonie praktycznie można powiedzieć. Który właśnie tutaj mam. Czekajcie, nie wiem za głośno jaki. Ale to za chwilę trzeba ich opalić. Sobie wszystko na nawrocie, bo za szybko pojechałem. Ogólnie, jak widzicie, mam kłoszmitkę. Kłoszmitka pożyczona. Bardziej wynajęta od osoby, która na siebie tknie. Nie. No tutaj Janek elegancko, czytałem. Janinka tnie. Czemu Janinkiem, ale na imię Janinka? Ponieważ to jest córka Janka. No nie, tego jest Janinka. Czekajcie chwilę, ja chcę wyprowadzić tylko dźwięk. Żeby nie było za głośno. Dobra, lecimy dalej. Znaczy, jak to się czekali na siebie, oczywiście. No. Tradycyjnie. Mówię swojemu. Jakby kurwa inaczej. Jak się tak pojedziesz? Ja się nie muszę tutaj remediować. Oczywiście ja nie ogarnia tematu, ale jakoś powoli może pójdziemy. Za mały, ja zrobiłem błąd, bo zrobiłem za mały łobyt. Dobra, nie wnikajmy w to. Pierwszy raz przy odwozie to się nie ma co dzieć. Pod tym względem. Powiem szczerze, dwa pyzmy mam przygotowane. Bo właśnie pojechałem jeszcze kupić jedną rzecz do nowej pyzmy. A zobaczycie, będziemy właśnie na nią sypać pierwszą. Będziemy sypać na dwie pyzmy praktycznie równocześnie. Będziemy sypać na dwie pyzmy, raz na jedną, raz na drugą. Później zdążyli to jakoś pougniatać. Naprawdę jest kurwa tego materiału. Nie sądziłem, że tyle będzie. Dlatego wynająłem foszmitkę. Trochę case dostaje po tyłku. Czekajcie. Oporę włączymy. Czy ono po... Mama, dobra. Włączymy opor i niech sobie kusić wywa tutaj lata. Światełka, wszystko jest elegancko. I sobie tu latam. No i tak, oporowo dzisiaj naprawdę jest ciekawie. Nie sądziłem, że tak pyzmę tak odda. Dlatego musiałem pyzmę zrobić jeszcze na przymus. Zresztą gościu, który właśnie tnie. No mówi mi, że tak pyzmę jest naprawdę tęga. Nawet nie ma podjazdu, żebyś to wziął na jedną pyzmę. Ogarnął, mówi, próbuj na dwa to robić. Bo mówi inaczej, to ty nawet nie masz podjazdu. Śmiałem trochę, bo mówię, to się pierwszy rok, mówię, kukurydza taka tęga, mówię, no jednak widać praktycznie miał gościu rację i no jest dość tęga kukurydza. W tym roku, tu jeden szczypa wysypana, jakim hakiem, wiadomo, ale tutaj naprawdę ta kukurydza w tym roku oddaje, no dwie pyzmy pełne będą, na 100%. Bo tam zaraz widzieć, jak wygląda druga pyzma, to ja też jestem w polennym szoku, że to tak właśnie oddaje w tym roku pyza. Dla mnie lepiej, tak? Wiadomo, im więcej towaru, tym lepiej. I o to mi właśnie chodziło z tym, że będę na dwa pyzmy jeździł. Będę jechał tutaj, sobie sobie do tamtej pyzmy, właśnie tutaj. I będę sobie ogarniał to na jednym strzale. Też nie bałam ucić, bo jestem sam. Kasy, no po prostu, no nie oszukujmy się, ja nie mam nikogo, żeby się pomagał przy odwozie, więc muszę sobie to jakoś powoli jakoś radzić. Więc jest to akcja przymusowa, można powiedzieć, bo miała być akcja dopiero jutro, ale gdzie mu się termin zwolnił, no to mówi, chcesz to dzisiaj, jak nie, to dopiero za dwa tygodnie. No ja nie mam czasu, żeby dwa tygodnie dopiero... Byśmy przyjeżdżał, musisz mi teraz przyjechać wsiąść. No dobra. Znaczy to. Nie mogę tak nie doszukać kogoś innego. No dobra. No gościa nie zmuszę, no ale też zależało mi na ścięciu, bo muszę mieć kiszonki na skupy jak najwięcej. I powiem szczerze, że nie sądziłem, że aż tyle będzie. Miałem liczyłem też na ziarno sobie zrobić to, bo powiedzę. Ale sobie zjeździłem, wolę zrobić dwie pyzmy kukurydzy i po prostu, żeby to lepiej oddawało. Niech to leży, na pewno to przepalę, to się mówi w cudzysłowie.
bydlaki moje to przejedzą. Nie ma bata. One są strasznie rzete, więc tutaj się nie mam co obawiać. Trochę tak kijowo jest obcięte. No dobra, na razie tak nie my jak nie my. Ważne, żeby to jakoś było obcięte. Jak to będzie, tak będzie wyglądało. Ważne, żeby tylko się to wszystko jakoś miało dobrze sprawdzało. I będzie elegancko. Dobra, teraz tak. Podjeżdżamy tak, zaredukujemy do trójeczki bodajże. Do dwójki. Na dwójeczkę, powolutku, wolnym tempem. Niech ona sobie tu powoli, dziewczyna sobie jadać. Będzie też widać, że nie jedzie pełnym headerem. No z drugiej strony, widzicie, ona jest przytęga, tak powiedzą. Ziarna też ma pełno. Dobrze, ten siedzie miał taką przyczepę, powiem szczerze. Mimo swoją miałem wypadką jeździć. No to chyba bym się zakićkał. A tak na szczęście mogę sobie na spokojnie to ogarnąć. Mam nadzieję, że się nie pogubi to jakoś ta operatorka tutaj, Jalinka, właśnie przy tym naszym koszeniu. A nie, jest opór konkretny. Tutaj tak szybko robimy, bo tutaj będziemy, wiecie, ogarniać jeszcze teraz temat zbóż. Trochę mi się dlatego te plany wydniały, że on nie miał, że ma taki termin, a nie inny. No to co zrobić? No to trzeba to ciąć, siąć na CITO. Dobrze, te opony gdzieś tam skombinowałem, bo za 400 zł z wulkanizacji skombinowałem się te opony na silos, można powiedzieć. No i dlatego mogę sobie na spokojnie to jakoś te dwa silosiki będę miał elegancko zogarnięte. Tak to byśmy trochę byli w dupie, krótko mówiąc. Więc no co, jest jak jest. Dobrze, na następną już pewnie. Następny rok pewnie na wiosnę będą już nowe sztuki na gospodarstwie, więc tutaj może być jak najwięcej tego towaru. Ja to będziemy, wiecie, to ani sprzedawać, jeśli komuś będzie potrzeba to robić. Ale podejrzewam, że jeśli tak już jest, no to chyba, że ta na kieszonki, chyba, że zrobimy, że to na kieszonki będzie sprzedawać po prostu i tyle w temacie. Janinka, powiedz ty mi kochana, gdzie ty jedziesz? Powiedzcie mi jedną rzecz. Tak już z innej beczki. Jak się ma człowiek nie wkurzać na pracownika farmingu? Chce fajną akcję sobie człowiek zrobić? Nie może, bo pracownik pierdoli. Kotopoły. No to no, nic o to człowiek nie poradzi. Trzeba i tak też porobić. No, chciał, nie chciał. Chciałem fajną akcję, myślałem, że trochę ten pracownik będzie lepszy. No i okazało, że jest denny i nic na to człowiek nie poradzi, no ale musicie wybaczyć, ja jestem jedną osobą, która tu nagrywa. I tak próbuję się miarę tu fajnie wam to nagrywać, więc miejcie to na uwadze. Problemy zawsze jakieś tam będą wychodzić. Pod tym względem. No i dobra. Tutaj ogólnie dogadaliśmy się z Jankiem, że będę zapłacę mu, jeśli dobrze sypnie, 3500. Z hektara myślę, że to nie jest taki zły cena. Wiadomo, że trochę to też trzeba inaczej przeliczać teoretycznie. Więc takie 3500 myślę, że jest w stanie, tutaj zapłacić. Jak skończymy. Właśnie raczej tego na odcinku nie skończymy, no to nie ma opcji. Trzeba później pokombinować. Jak to zrobić, żeby, wiecie, muszę następny odcinek już mieć. Tutaj akcje, prawki i się w, nie wiem, jakichś tutaj poplonów, tak? Bo to tylko będzie pod swoje. Więc tutaj też nie muszę się jakoś, za przeproszeniem, srać z tym. No ale już wiecie, też chcę już mieć spokój pod względem reszty upraw. Bo jeśli tak patrząc, na dzierżawie nowej jest na mnie taki, zrobić pszenicę. Miało być żyto, w ogóle miało być plany inne, wyszły inne. Ale że teraz soja, wolę kukurydzę zobaczyć, jak soja odda. A mam nadzieję, że odda. Jestem takim dobrej nadziei, tak to powiem. To powinno miarę oddać. Więc czekajcie, teraz tak. Ten pomad sobie ustawię. Na zukiperowanie. Dobra, widzę, że troszeczkę mi się pewnie wysypało. Oczywiście, bo nie ma kolizyjnych silosów. Co innego zrobić. Są tylko opony.
No i tak suma sumarum się lepiej tu uspokoję, jak nasilo się z tamtym. No wiadomo, trochę troszkę też inna tutaj jest powierzchni podkład podłużyny, tak? Więc tutaj dużo lepiej to wygląda. Mamy takie dwa silosy. Nie wiem, ile będzie, ale ze 300 tysięcy podejrzewam, że jakiegoś będzie. Nie wierzę, że będzie mniej. Ale tu będzie odgroma kukurydzy. Dobra, tak sobie zróbmy. Nie będziemy kipować co chwilę, bo to też nie ma co przesadzać, bo ja też nie mam czasu na takie rzeczy. No i tamtym gościu tak samo nie ma czasu. Tutaj to musimy sobie to ogarniać. Jakoś powolutku, ale zawsze tak jakoś trzeba sobie radzić. Z tym wszystkim. No ale grunt, że z kieszonki będzie pełno. Niezadowolony. Kieszonki, mówię, będzie za mną armia, to będę sprzedawał. Takim siłownikom, jeśli ktoś będzie ogólnie chciał, jak nie to mówię, przepał, będzie u siebie na bydło. Będą byki dostawać. Z TMR-em mi też będzie git. TMR-ze i... Umiejętność zginie. Jak to się mówi, kieszonki nigdy nie za wiele. Dobra, cyk. 6 na godzinę od razu ustawiamy, no i teraz można sobie znowu lecieć. Dobra, uda mi się jakoś na tym ustawić 5 na godzinę. 5, 6, tak chcę ustawić te 5, żeby to było mniej więcej tyle, co jedzie ta dżunia. Właśnie, cieczkanią. No i mniej więcej mi się to udało. Ale patrzcie, muszę się dziwić temu, tak wolno przejeździć. No tęga kukurydza jest. Jest tęga kukurydza i nic na to człowiek nie poradzi. Z jednej strony ja się bardzo cieszę, że jest taka, a nie inna, bo będę miał zajebiście dobry podkład później, pod soję, bo jednak tutaj będę kukurydza też wykorzystała swoje. Ale wiem, że następne pola, które będę siał, no już nie muszę takich dużych siać. Pewnie podejrzewam, że będzie kupione pole, które kupione będzie na kukurydze. Ewentualnie dwa pole właśnie te kupione po warzywkach i osiadujące z tym. A jeszcze powinien wyjść na ziemniówkę, bo będą dwa pola, czy pola kukurydzy ogólnie w tym sezonie wiosennym, można powiedzieć. Więc no już mam więcej plan mam do głowie ułożony. Dobra, gdzie ty jedziesz, kochanie? Tak. A ty mnie wkurwiasz. Jak to człowiek może sobie zrobić realny odcinek, co nie? No powiedzcie mi. Z kurwicy dostać można. Radzie zapierdala. Wasek kurwa zrobiłem zajebisty odcinek. Miało być lepiej, wyszło gorzej. Trudno, darmo. No widzicie, ja ten zakiszacz kupiłem. Tego można też tak dobrze oddaję. Dobra. GPS-a tylko ustawiam kierowcy, żeby móc jakoś tu lepiej natrafić, żeby lepiej to zabierała. Musicie mi wybaczyć, po prostu jest teraz takie mankamenty właśnie na odcinkach, że się nie da tego dokładnie ogarnąć, jakby się chciało. Tak to się mówi, są plusy, są minusy takich odcinków. No nic, na to człowiek nie poradzi. Ja mam jedną rzędówką, ale powiem szczerze, mi to jedną rzędówką miał robić. Ten chyba się zakłopotał, delikatnie to mówiąc. Czy nie mogę wcześniej mi posypać tego ładnie, ja pierdzielę. No i każda słowa i dzida. Powiem tak. Case ma co robić tą szczepą. No ale co zrobić? Niektórego konia nie mam. Tamtym oczywiście mi ciągnika by nie pożyczył. I tak myślę się, że w ogóle pożyczył mi Forschmidtka. Forschmidta użytnik. Który i tak myślę przy plus. I śmiałbym z boją właśnie robić to swoją szczepą. Ten to w ogóle jeździł. Nie wiadomo jak długo. No tak, na szczęście jakoś tutaj
mniej więcej ogarniamy temat. Jeszcze chyba jedna przyczepa będzie i pewnie koniec. Tam to może być problem później z wywinięciem, oczywiście przecież pracownicy. Janka, jak to tam będzie to ogarniało? Cukę Janka. Dźwigaj. Mamy ile? 65 tysięcy litrów. A tam co pójdziemy, zobaczmy. Ile mamy na kiszonce? 82. I tu mamy jeszcze ten 90. No tu gdzieś tu się pewnie kończy. Nie, może tu. To jest pokazane. O. Się kończy. No tu nie wiem. Z 90 tysięcy będzie gdzieś. Plus tam 60, to mamy 100. 150 tysięcy litrów gdzieś już. Kieszonki, więc naprawdę jest luksusowo. Ale ogólnie niby jest ciągnik 80-konny, ale sobie daje radę z Foschmittką. Co jak co, nie ma co gadać, bo naprawdę ładnie sobie daje. A czemu to też pryzmę powiecie, i przy domu, no bo nie mam gdzie z tyłu zrobić. Miałem zrobić na pryłowsie, a ten zagadniczek taki można tak zwany powiedzieć tutaj. Miejsce, taki winkelek, a bardziej mi się właśnie wpasował w pyzmę. Bo i tak tutaj miało być coś robione. Ale że teraz mam na to moją inwestycję, którą bym chciał zrobić i mam pieniędzy, no to muszę sobie tu pyzmę zrobić. Po prostu też fajnie to wygląda. Moim zdaniem jest to zajebiście ogarnięte, fajna pyzma. Bo trochę trzeba będzie później odnieść. A to poza odcinkiem. Nawet nie wiem o czym teraz odnieść. Chyba 60 kupujemy się i zobaczymy. A to jeszcze jeden zestaw przywieziemy. No bo wiadomo, teraz nie mam. Właśnie teraz by się przydał jeszcze taki jeden ściągnik z napędem. Mniejszy, większy by się przydał. A z napędem. Żebym mógł sobie już tutaj fajnie ugniatać, ale to. Niestety muszę czekać, aż sobie trochę jakoś pogadam tam później poza case, bym musiał case'em sobie wyrobić. Ale życie, po prostu to jest życie, proszę Państwa. Dobra. Teraz tak, musimy zredukować zaraz od razu do trójki. Pływa na teorię, czym? Proszę sobie migratnią jeździć matnią, jak tu ogarnąć sobie biegów zbytnio. Dobra, takie 5, 4, 5. Muszę trochę powiedzieć, że na przykład sypię. No i dobra. Czy to będzie dobre, czy nie będzie dobre teraz, jak to jedzie? Pobitka? Nie wiem. No na razie jakoś jedzie, na razie jakoś sypie. To nie będzie jakichś problemów. Mogą być problemy z drzewem. Tutaj, no więc tutaj sobie jakoś tu ogarnij. Ja proszę się tutaj wymanewrować. Więc, żeby się tu manewrować, teraz by się przydało gdzie wciąć, tylko tutaj nie ma sensu. Bo nie mam tym jak zrobić. Więc taka trzeba poimprowizować. Z tym wszystkim. No niestety, pola nie są jakieś perfekcyjne, nie jest takie coś cudownego, dlatego tak trzeba. No pierwsze pole jest w tym roku problematyczne do zbierania, no ale co zrobić? Dobra, chyba na dwójeczkę polowa jakoś tam sobie będziemy ogarniać ten. Wiecie, no nie da się czegoś tam w miarę realnie robić, bo się nie da u mnie teraz tak zrobić w 100%. Chciałem jak najbardziej realną serię, ale na singlu się tego nie da zrobić. Mimo wszystko te działki nie są jakieś tam wybitne, ładne do ogólnego otoczenia z pracowników ogólnie. I tak się trzeba cieszyć, w ogóle jakoś tutaj się da to ogarnąć.
Więc dalej tak się cieszę i tak się cieszę z tego powodu, że jakoś tutaj mogę powoli to ukaszać, odkaszać, dużo tego nie ma. No te 300 tysięcy to może nie, ale 250 tysięcy powinniśmy raczej chyba tego swojego mieć. Wszystko będziemy mieli, ja będziemy sobie uogarniać już temat. Na następnym odcinku, wtedy będziecie wszystko wiedzieć, jak tam wszystko wygląda. Jak tam wszystko powychodziło. I ile pyzmy, ile pyzy na pyzmie. Ale powiem szczerze, jestem tak szczęśliwy, że jest tyle. Tyle pyzy odbić, to jest naprawdę szok. Ciekawe, ziarnówka teraz oddała. W tym polu. No ogólnie ziarnówka. Ale że mam tyle bydła, to muszę też tą bydło dać. Nie mówię, trochę ziarna zaoszczędzę, to będę mógł sobie TMA robić. Bykum TMA robić. No bo kurde, jednak pyzy nie chcę zbytnio sprzedawać, chociaż nie mówię, że nie. Będziemy tutaj kombinować tak, żebyśmy zarobili, byśmy mieli nowe nabytki. I byśmy się bawili tutaj jak najlepiej. Trochę pojadę na tamtą pyzmę. Będzie chyba spadniej. Bo tu już nie wjadę. Pyk. Dajmy teraz sobie tak. Ciągnie się. Może powoli jakoś tam kiedyś się wciągnie. Szału nie ma, ale jakoś tam idzie. No to chyba czy ostatni przypadek to będzie. To jeszcze jedno przyjdzie, więcej nie. Wiecie, tutaj będzie blisko zadawania. No to tutaj będzie teraz wszystko ogarnięte. Nie zwracajcie uwagi na paszę, bo ta obawa jest tak zbugowana, że muszę kombinować, żeby zadać termę tutaj. Więc się nie patrzcie w ogóle na to, jak tam wygląda w tej szopie. No ale jakoś trzeba sobie radzić. No i trzeba być jakoś zadowolony pod tym względem. Dobra. Tak jak powiedziałem, że weźmiemy sobie 260. Jeszcze przygnieciemy. Trudno. I tak to jest, wiecie. Chyba jakoś trzeba tutaj radzić. A im więcej zrobię na odcinku, to będę mniej miał roboty na... czy poza odcinkiem będę miał. Więc tutaj no, krzywdy nic sobie nie robię. To się. No nie wiem, czy ta 60 to w ogóle wciągnie się. Chyba spędzę trzeba wjebnąć. Chyba i jakoś tutaj trzeba powolutku, aha, powolutku gniata, czyli tutaj to jest naprawdę będzie ciekawie jakoś to pougniatać. Nie, ale na tej peźmie lepiej się pogniata, lepiej to wygląda, powiem szczerze, bo w przyszłym roku trzeba też będzie zainwestować taki jeszcze jeden silos. Ten silos jest naprawdę dużo lepszy. Chyba, że sprzedamy jeszcze tylko kryzys pnia. Tylko też nie wiem, czy to będzie sens. Tak zrobić. Taka sensu nie ma. Tam za dużo zostało. Za mało zostało, żeby to ściąć na pniu, zostawić komuś. Pójdź tam. Weźmiemy, zetniemy sobie wszystko tutaj. To jeszcze będzie coś kombinowa z sinusem i tak, żebyśmy to mieli. Byśmy mieli ręce i nogi, proszę Państwa, z tym wszystkim jakoś będzie. Pod tym względem. Dobra, a nie przedłużam, bo jeszcze daję roboty tyle. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, chcecie, jak komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.